a otwarciu wystawy poświęconej partiom i organizacjom niepodległościowym. Miałem zacząć od Legionów, ale niestety mi się nie włącza. Proszę o zabranie głosu pana Romualda Szeremetiewa. Drodzy Państwo, dzisiaj po pierwsze raz jeszcze gratuluję wszystkim z Państwa, którzy otrzymali odznaczenia państwowe, które są przypomnieniem w pewnym sensie, tak, biografii każdego z Państwa, tego co kiedyś robił. No a teraz spoglądamy na tę wystawę. Możemy znowu zobaczyć siebie przed laty, wtedy kiedy prowadziliśmy działalność, za którą nie przewidywaliśmy i nie oczekiwaliśmy do tego, że będą odznaczenia. Co więcej, wielu z nas przeszło przez więzienia, było narażone na różnego rodzaju przykrości. No ale tamten reżim takie przykrości potrafił ludziom fundować i szczęśliwie dla nas były to czasy, kiedy ten reżim już zdychał. A więc gość próbował, ale chuj już mu wypadały z pyska. W związku z tym, proszę Państwa, przeżyliśmy, jesteśmy i możemy sobie powiedzieć tak. Ja mówiłem w IPN-ie wtedy, kiedy wspominałem o tych odznaczeniach, które Państwo otrzymaliście. Historia narodu, powtórzę, historia narodu piszą zawsze nieliczni. To nie jest tak, że wszyscy walczyli o niepodległość, a może nawet inaczej. Po wygranej i wtedy, kiedy już osiągnęło się ten sukces, to trudno jest znaleźć tych, którzy wątpili, którzy no, nie byli przekonani, że warto. Natomiast wtedy, kiedy pamiętam dobrze te czasy, kiedy podejmowaliśmy te decyzje, to wydawało się, że dookoła bardzo wielu, no po pierwsze wielu bardzo wątpiło, wielu się bało, a wielu uważało, że po prostu to nie ma sensu. No bo jak? Związek Sowiecki, dywizje, Służba Bezpieczeństwa, rządząca partia, wszystko kontrolują. Pytano mnie, tak? Czym ty dysponujesz? Tymi kilkoma palcami, jakimś powielaczem, jakimiś paroma ulotkami, ty chcesz z tym zmieniać ten cały system? Tadeusz, mówię o Tadeuszu Stańskim, wspomniał dzisiaj też w czasie wręczenia odznaczeń, że byliśmy jako ludzie z kierownictwa wtedy Konfederacji Polskiej Niepodległej oskarżeni i skazani za próbę obalenia ustroju przemocą. To była jedyna grupa, która została tak sklasyfikowana i za to zostaliśmy wtedy oskarżeni i trafiliśmy na kilka lat do więzienia. Ale proszę Państwa, ta wyjątkowość, bo patrzę na nasze twarze na tych planszach, ta wyjątkowość polegała również i na tym, że była w nas wtedy głęboka wiara, że Polska niepodległa będzie, że komunizm da się usunąć i że Rzeczpospolita znowu zajaśnieje tak, jak zajaśnić powinna. I ja wiem, proszę Państwa, i wielu z nas to wie, że nie wszystko jeszcze w tej naszej Polsce jest tak, jak należy. Ale na szczęście w tej Polsce coraz więcej zależy i będzie zależeć od nas. Od tych, dla których niepodległa Polska stanowi najwyższą wartość. A jeżeli tak, to oznacza również, że ten najważniejszy cel, cel suwerennej niepodległej Rzeczypospolitej, dla której tyle pokoleń Polaków, naszych poprzedników się poświęcało, będzie osiągnięty. Bo niepodległość, mogę powiedzieć za Janem Pawłem II, jest jak z wolnością. Nie jest dana, jest zadana. Ją trzeba umacniać, ją trzeba rozwijać. Ma być w tym miejscu Europy niepodległa, silna Rzeczypospolita, o której inne narody będą mówiły, że jest ona oporą, jest ona przedmurzem, jest ona miejscem, gdzie zaczyna się europejskie bezpieczeństwo. Tę rolę, proszę Państwa, nam w historii zapisano i tę rolę musimy wypełniać, jeżeli chcemy, aby Europa była bezpieczna, jeżeli chcemy, aby Polska była bezpieczna, jeżeli chcemy, aby w przyszłości następne pokolenie nie musiały robić tego, co musieliśmy robić my, a mówię, nam stosunkowo łatwo przyszło, bo ten reżim zdychał. Ale kiedy on był silny, to on gryzł, mordował i zostawił na naszych cmentarzach i miejscach, do dziś czasem nierozpoznanych, szczątki ofiar, których zamordował, proszę Państwa, zamordował.
Wspominam mojego ojca, który w 1945 roku, kiedy miałem 2 tygodnie, został wyprowadzony przez sowiecki smierzch i do domu nie wrócił. I myślę przy takiej okazji o mojej matce, która wtedy 18 lat miała, 19, straciła męża. Myślę, że takie doświadczenie wiele polskich rodzin miało i chciałbym bardzo, proszę Państwa, aby to, co udało się zrobić, żeby było ostateczne i żeby żadna polska rodzina, żaden Polak nie musiał przechodzić wszystkiego tego, co przechodzili Polacy wtedy, kiedy Polski niepodległej nie było. A więc Państwo drodzy, oglądajcie wspominając i pamiętajmy o tym, że znaczy tutaj ktoś mi powiedział, że tam są jakieś drobne błędy. To oznacza, proszę Państwa, że to jest żywa wystawa, bo że to nie jest historia taka, którą ktoś z lupą i z miarką skonstruował, tylko ktoś z sercem to robił i dziękuję temu komuś, kto to zrobił, a nam wszystkim dziękuję za to, że możemy siebie obejrzeć, bo to w pewnym sensie również nasza zasługa. Jeszcze raz wszystkim serdecznie gratuluję, którzy dzisiaj stali oznaczeni i jeszcze raz dziękuję, że jesteśmy tutaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak Państwa, przepraszam w imieniu Kornela Morawieckiego, który miał być z nami tutaj dzisiaj, ale niestety obowiązki celne go zatrzymały i tam siedzi usadzony w jakiejś konferencji. Natomiast kazał mi wszystkich Państwa serdecznie pozdrowić. Teraz proszę o głos pana Stanisława Plewako z Samostanowienia. Dzień dobry. Tak, parę słów chciałem powiedzieć o samostanowieniu. My, to znaczy ja z kolegą Tomaszem Borkowskim w 1984 roku dwaj byli internowani. No postanowiliśmy coś założyć ideowe czasopismo. Ideowe w sensie przypomnienia emigracji niepodległościowej i zupełnie na serio traktując legalizm prawno-państwowy Rzeczpospolitej. To, że władze polskie na uchodźstwie przechowały się i przechowały ten legalizm do tego czasu i wtedy. No oczywiście to, jak się ukazał pierwszy numer czasopisma, to był redaktorem wtedy w dzienniku archidiecezji warszawskiej, Tomasza Klempa, to wywołało pewne poruszenie ideowe, w tym sensie, że było to czasami traktowane jako ciekawostka, śmiesznostka. No, wykonaliśmy sporą pracę formacyjną. W 90 roku większość tych samych osób, które wtedy uważały to za śmieszne i ciekawostkę, miało łzy w oczach, kiedy prezydent Kaczorowski przekazywał insygnia do Polski, do prezydentowi Wałęsie, wybranemu w wolnych wyborach. Nasz pierwszy okres to czasopismo i to było rok 85-86. To były ciężkie czasy, tutaj nawiążę do wypowiedzi mojego przedmówcy, bo to jest charakterystyczne. Jakie były nasze motywacje? Czy my robiliśmy coś dlatego, że trzeba, czy że dlatego, że liczyliśmy na końcowy skutek? Więc mnie zaskoczyło pytanie pana Krzysztofa Jakowicza, którego poznałem tam w Instytucie Słowianoznawstwa, kiedy coś tłumaczyłem dla podziemnego czasopisma w 1985 roku. On mnie pyta, czy mamy przekonanie, że to już niedługo będzie ta niepodległość. To było dla mnie zaskakujące, bo my robiliśmy coś, bo tak było trzeba, a nie dlatego, że się spodziewaliśmy, że za rok czy za dwa już będzie końcowy efekt. W 1987 roku powstało porozumienie partii i organizacji niepodległościowych. Zostaliśmy zaproszeni do niego początkowo jako grupa obserwatorska, na jesieni już jako pełny członek. Uczestniczyliśmy w pełnych działalności. W 1988 roku podczas manifestacji publicznej nasz transparent był cytowany już przez Polskie Radio, jeszcze wówczas komunistyczne.
wolność w Polsce, nie tylko na Libii. No ale widzę, że już czas chyba kończyć. Pierwsze to takie wystąpienie od lat. W związku z tym cieszę się, że to ujrzało światło dzienne w tak prestiżowym miejscu. Gratuluję Artur Machnowy i wspólnocie polskiej. Cieszę się i pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że niedługo zorganizujemy takie spotkanie, na którym będzie można to powspominać i to opowiadać szerzej o działalności. A teraz proszę o zabranie głosu pana Mariusza Orczaka z Archiwum Machnowy, czyli z archiwum, które naszą wystawę zrobiły. Nie działało po ciebie. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć serdecznie, że cieszę się, że wystawa miała już tylu recenzentów do tej pory. I jedna uwaga merytoryczna. Przede wszystkim nie jest to wystawa o pepionie. To jest wystawa o pepionie w zasobie Archiwum Machnowy. Czyli pokazaliśmy wszystko to, co otrzymaliśmy, czyli wszystkie rzeczy, które przyszły do Archiwum Machnowy na temat pepionu. Z tych materiałów wybraliśmy rzeczy najistotniejsze, najważniejsze i te, które zwracają uwagę pod kątem ikonograficznym. Oczywiście apelujemy w tym miejscu do wszystkich tych, którzy mają, znają współpracowników z pepionu i tych organizacji niepodległościowych, o to, żeby nadal te materiały do nas spływały, bo proszę zwrócić uwagę, że na tej wystawie o trzech organizacjach, które wchodziły w skład pepionu, nie ma mowy w ogóle. Nie ma mowy w ogóle, dlatego że nie otrzymaliśmy od tych organizacji ani zdjęć, ani materiałów, które moglibyśmy zaprezentować na tej wystawie. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie okazja, żeby raz zrobić jeszcze jedną wystawę, która pokazuje pełne spektrum działalności, a z drugiej strony katalog. Wystawa będzie stała w tym miejscu do początku lipca i mamy nadzieję, że będzie można ją pokazywać w innych częściach Polski. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Ponieważ jest gorąco, to już przemówienia zakończymy. Zapraszam w imieniu organizatorów do Domu Polonii na Lampkę Wina. Dziękuję bardzo za obecność. Proszę oglądać. Warto. Dziękuję Archiwom Machnowym za pracę włożoną. Zapraszam do środka. Zapraszam. Ja prowadzę. Odbite, ale dużo tam ja chcę od pana kupić. No nie ta plansza. Tam jest lepsza plansza. Nie chcę tutaj też pana sędziego gdzieś. Tam jest lepsza, pan sędzia nie będzie się wyobrażał, że to tamto plan. Zaprosiłem. Tak, do środka zaprosiłem. Szczególne zdjęcie.